Od 1 listopada 2019 roku wejdzie w życie nowelizacja ustawy o VAT, która obejmie swoim zakresem m.in. nową matrycę stawek opodatkowania VAT. Warto zwrócić uwagę, że część produktów, które dotychczas były opodatkowane stawką 8% lub 23%, staną się opodatkowane stawką 5%, natomiast część produktów zostanie opodatkowane stawką wyższą w miejsce dotychczas stosowanej stawki obniżonej. A więc na przykład produkty ciastkarskie czy też pieczywo, to jest jedna z większych zmian. Dotychczas w stosunku do tych produktów, w zależności od rodzaju produktu, była stosowana stawka 5, 8 lub 23%. Po nowelizacji wszystkie te produkty będą opodatkowane stawką 5%. Również zmiana dotyczy owoców. Na przykład cytrusy, dotychczas opodatkowane stawką 8%, będą opodatkowane stawką 5% VAT. Zmiana mniej korzystna dotyczy na przykład skorpiaków, małż, krewetek, ośmiorniczek również, gdyż produkty te będą opodatkowane stawką 23%. Natomiast warto pamiętać, że również dania z tych produktów, zawierające te produkty, będą opodatkowane stawką podstawową, więc to może być istotne zagadnienie dla na przykład restauratorów. Nowelizacja VAT w zakresie stawek wejdzie w życie zasadniczo od 1 kwietnia 2020 roku, mimo że sama nowelizacja ustawy o VAT co do zasady wchodzi w życie 1 listopada 2019 roku. Warto więc zwrócić szczególną uwagę, w którym momencie określone zmiany nowelizacji wchodzą w życie, tak aby nie być zaskoczonym tymi zmianami.